Cześć, tu Magdalena. Tradycyjnie przychodzę do Was z książką, a właściwie dzisiaj nawet z dwiema, bo mam dwie wersje tego samego, bo czemu mieć tylko jedną? Wracamy do V wieku przed naszą erą, do starożytnej Grecji, żeby pochylić się nad Aeschylosem, najstarszym z trzech wielkich tragików greckich. Miałam okazję już powiedzieć kilka słów o Aeschylosie przy okazji obawiania żab Arystofanesa. Jeżeli ktoś z Was nie widział jeszcze tych materiałów, to oczywiście zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. Link będzie w opisie. Przede wszystkim jest to świetna sztuka, dlatego zachęcam, a po drugie, no powiedzmy sobie szczerze, że ten materiał trochę nieźle mi wyszedł, że się tak nieskromnie pochwalę, także tak. Dzisiaj chciałabym się zająć jedyną zachowaną trylogią tragiczną, czyli Oresteją, a właściwie pierwszą jej częścią, Agamemnonem. No chyba wiecie już, że jestem zdecydowanie zbyt gadatliwa na to, żeby w jednym materiale omawiać trzy sztuki naraz. A jest o czym mówić, tu się naprawdę, naprawdę bardzo dużo dzieje, ponieważ Aeschylos każdą ze swoich sztuk wypakował treścią do maksimum. Tu nie ma zbędnych słów, tu się dzieje. Mamy do czynienia z wielopokoleniową klątwą, morderstwami w obrębie rodziny, przepowiedniami, zemstą, zdradą, zawiedzionymi uczuciami, spiskiem, gorzką refleksją nad naturą konfliktów oraz wojny. Emocje wylewają się z każdej linijki tekstu, a tych jest dużo, bo 1673. Także jest o czym mówić. Bez dalszego przedłużania zapraszam na fanowską tyradę o Aeschylosie. Zanim przejdę do samej sztuki, muszę powiedzieć oczywiście co nieco o naszym autorze. Aeschylos urodził się w 525 roku w Eleusis pod Atenami, zmarł natomiast na Sycylii w 456 roku. Wszystkie daty, jakie padną w tym materiale, są oczywiście datami przed naszą erą. Jego ojciec miał na imię Euphron, a prawdopodobnie pochodził nasz Aeschylos z rodziny arystokratycznej. Ustrój demokratyczny w Atenach wprowadzono już za jego życia, kiedy był młodzieńcem. Urodził się tuż po zakończeniu tyranii Pizystrata, za czasów panowania jego synów, przy czym słowo tyrania absolutnie nie znaczyło tego, co znaczy w dzisiejszych czasach. W antycznej Grecji słowo tyran oznaczało tylko i wyłącznie jedynowładcę. Pizystrat zresztą z takim stereotypowym tyranem w naszym rozumieniu nie miał za wiele wspólnego. Już rozwijam czemu. Pizystrat rządził dość długo, od 560 do 527 roku, a czas jego panowania był na Aten bardzo dobry. Arystoteles informuje nas, że rządy Pizystrata zapewniły Atenom najdłuższy w ich historii okres pokoju. Dbał on o rozwój miasta i współobywateli. Inwestował w miasto, inwestował przede wszystkim w wielkie festiwale religijne. Takie święta jak Panatenaje czy Dionizja, które natychmiast kojarzymy z lekcji historii, wprowadzono właśnie z jego inicjatywy. Podczas kolejnych Dionizji zaczęła wyłaniać się sztuka sceniczna. Najpierw były to rywalizacje chórów dytyramicznych, później zaś wprowadzono dialogi chóru z jednym aktorem. Tak, w wielkim skrócie i uproszczeniu powstał teatr. Więcej o Pizystracie mówić nie będę. To, co powiedziałam, miało Wam tylko unaocznić, jak wiele kultura europejska zawdzięcza temu jednemu konkretnemu człowiekowi, którego polityka kulturalna przede wszystkim była kontynuowana zarówno przez jego synów, ale po ich obaleniu również przez demokratyczne Ateny. Nie wiemy, kiedy dokładnie Aeschylos rozpoczął swoją karierę sceniczną. Przyjmuje się, że było to około 500 roku. Taka piękna, okrągła data do zapamiętania. Ale nie to jest istotne. Aeschylos teatr zrewolucjonizował. Wprowadził na scenę drugiego aktora i stworzył dialog sceniczny. Co ciekawe, na pierwsze zwycięstwo w zawodach tragików Aeschylos musiał czekać bardzo długo, bo około 14-15 lat. Niektórzy badacze stawiają hipotezę, że mogło to mieć związek z jego daleko posuniętym nowatorstwem. Być może zarówno sędziowie, jak i publiczność potrzebowali trochę czasu, żeby przyzwyczaić się do jego nowinek scenicznych. W sumie wygrywał aż 13 razy. Ostatni raz w 458 roku, kiedy to właśnie wystawił Oresteję oraz towarzyszący jej dramat satyrowy pod tytułem Proteusz. Ponieważ tak, nie wystawiano pojedynczych sztuk, wystawiano pakiety. Takie pakiety składały się z czterech części, czyli były tetralogiami. Zawsze była to trylogia tragiczna plus dramat satyrowy, czyli taka lżejsza forma sceniczna, ale jeszcze zdecydowanie nie komedia. Księga Suda podaje, że napisał on 90 sztuk. My znamy 80 tytułów przypisywanych mu przez różne źródła. Jeśli chodzi o teksty zachowane, mamy 7 sztuk, z czego autorstwo jednej jest sporne. Nie zachowała się żadna pełna tetralogia, żadnego tragika. Jedyną zachowaną trylogią tragiczną jest właśnie Oresteja.
Z ciekawostek. Pauza niech przekazuje nam przeuroczą anegdotę o tym, jak to młodemu Aeschylusowi przyśnił się sam Bóg Dionizos i skierował jego uwagę w stronę sceny, zachęcając go tym samym do tworzenia tragedii. Sofokles mówił, że Aeschylus pisze pięknie, ale nieświadomie, ponieważ pod wpływem wina. Aeschylus dokonał najważniejszej reformy sztuki teatralnej, od której wszystko tak naprawdę zaczęło się na poważnie. Wprowadził na scenę drugiego aktora, wynalazł dialog, czy wcześniej dialog nie istniał. Na pewno była wymiana zdań między jednym aktorem a chórem, pewnie była jakaś wymiana zdań między chórem a przodownikiem chóru, albo przodownikiem chóru i jednym aktorem, natomiast wprowadzenie drugiej postaci mówiącej, wprowadzenie drugiego jakby bohatera dramatu pozwoliło na przedstawienie ostrzej zarysowanego na przykład konfliktu i przede wszystkim przyspieszenie i udramatyzowanie całej akcji. Tradycyjnie Aeschylusowi przypisuje się także wynalezienie kostiumu tragicznego. Co do tego pewności nie ma. Maski były raczej w użyciu już przed nim, wiadomo jednak, że Aeschylus projektował dla swoich sztuk kostiumy. Projektował maski, scenografię, choreografię, komponował muzykę. Dostarczał nie tylko teksty sztuk, ale przede wszystkim również je reżyserował oraz w nich grał. Teatr Aeschylusa stał się po raz pierwszy prezentacją przestrzeni postaci rekwizytu oraz relacji, jakie między nimi zachodzą. Sztuka sceniczna z takiej bardziej oralnej zaczęła przekształcać się w oralną, wizualną. Dodatkowo około 450 roku przedstawienia przeniosły się z Agory do świętego okręgu Dionizosa na zboczu Akropolis. Wybudowano tam teatr. Początkowo był to teatr drewniany. To, co mamy zachowane do dziś, jest późniejszą kamienną strukturą. Przy przeniesionym teatrze przy okazji zbudowano za orchestrą, czyli okrągłą przestrzenią, na której występuje chór i aktorzy, budynek sceniczny, zwany scenę, od tego mamy nasze słowo scena. W sztukach wykorzystywany był on przede wszystkim jako tło. Za pomocą rekwizytów zmieniano go w pałace, świątynie, co tam było potrzebne do sztuki. Budynek ten miał trzy wejścia, co już troszeczkę różnicowało ruch sceniczny, aktorzy mogli korzystać z każdego z nich, ale to nie wszystko. Był również wyposażony w dodatkowe atrakcje. Taką podstawową z nich był ekklemat, czyli taka platforma na kołach, na której można było przedstawić pewne gotowe elementy sceniczne. Szczególnie ważny był w tragediach krwawych, ponieważ w tragedii greckiej na scenie nigdy nie przedstawiono morderstwa, ale po zakończonej akcji zakulisowej można było na klemacie wyciągnąć, wysunąć na przykład trupa i pokazać go widowni. Innym super kultowym mechanizmem był granos, zwany również mechane. Był to dźwig i można było z niego korzystać oczywiście również w zróżnicowany sposób, przede wszystkim wieszać na nim jakieś elementy scenografii, ale można było na tym dźwigu na przykład spuścić aktora, który grał zstępujące z niebios bóstwo. Można było to bóstwo oczywiście również do niebios tymże dźwigiem przenieść. Zresztą, no właśnie, mechane. Od tego mamy nasze słynne Deus Ex Machina. Aeschylus wprowadzał także rozbudowane sceny zbiorowe. Na scenie pojawiali się wszyscy grający aktorzy, chór, czasami dodatkowy chór, jacyś statyści. To, co proponował odbiorcy, to było skomplikowane, wielkie widowisko. Aeschylus jest najbardziej chóralnym z zachowanych tragików greckich. Chór w jego tragediach rzeczywiście no, ma tak z połowę tekstu, niektórych nawet więcej niż połowę. Jest przedstawicielem właśnie tak zwanej tragedii lirycznej, czyli tej, która silnie osadzona jest w tej archaicznej, chóralnej tragedii, która bardzo blisko jest jeszcze tych występów dytyrambicznych. Dla współczesnego odbiorcy może się to okazać dość egzotyczne i trochę męczące na początku, ale mimo to mam nadzieję, że dacie szansę Aeschylusowi i albo po niego sięgniecie, albo do niego wrócicie. Tym bardziej, że jest świetna okazja, mamy od paru lat na rynku nowe tłumaczenie wszystkich jego sztuk, ale o tłumaczeniach powiem na samym końcu, w trzecim odcinku, tak jak zawsze na końcu moich materiałów mówię o tłumaczeniach. Poza tym, że mamy zachowanych 7 pełnych sztuk, mamy dodatkowe przekazy o stylu Aeschylusa, jego języku i o tym, jak postrzegany był przez zarówno współczesnych mu twórców, jak i późniejszych. Jednym z takich bardzo ważnych źródeł są wspomniane wcześniej przeze mnie żaby, w których Arystofanes zarzuca naszemu tragikowi nadmierną podniosłość, pompatyczność oraz to, że nie jest łatwo zrozumiały dla przeciętnego widza. Z drugiej strony podkreśla jednak potoczystość oraz dostojeństwo jego języka,
podkreśla, że Ice Cruz wzbogacił sceniczną Grekę w liczne środki wyrazu artystycznego. Arystofanes oczywiście jest komediopisarzem, w związku z powyższym pokazuje nam świat w takim troszkę krzywym zwierciadle z typowym dla komedii przerysowaniem, ale mamy również inne świadectwa, na przykład Dionizjusza z Halikarnasu, Horacego czy Kwintyliana, którzy w podobnym stylu wypowiadają się właśnie o Aeschylusie, doceniają jego język, ale nie do końca doceniają to, że czasami popada w przesady, jeśli chodzi o podniosłość stylu. Jedno jest pewne, do przedstawianej tematyki ten język pasuje i co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Tym bardziej, że Aeschylus czerpie niesamowicie dużo od Homera, czerpie niesamowicie dużo z epiki, a powiedzmy sobie szczerze, epika językowo lekka też jakby nie jest. Sam Aeschylus według przekazów miał mówić, że jego sztuki to łaty odcięte z wielkich uczt Homera i to pokrewieństwo poza treścią widać również właśnie w języku oraz składni. Ta pompatyczność i podniosłość u Aeschylusa rzeczywiście są widoczne na pierwszy rzut oka, nie da się tego ukryć. Szczególnie w porównaniu z późniejszym Eurypidesem, który uderza nas swoim pogłębionym takim portretem psychologicznym, który nam jako odbiorcy proponuje. Przy czym trzeba przyznać, że te posągowe rzeczywiście postaci u Aeschylusa to nie są też takie puste archetypy i zwykłe grubą kreską rysowane wydmuszki. Musimy pamiętać, że tragedia Aeschylusa jest bardziej osadzona w tej takiej super archaicznej tradycji. Owszem, do pewnego stopnia z nią zrywa, ale nie zupełnie. Chór nadal pełni gigantyczną rolę, w związku z powyższym nie ma czasu, nie ma miejsca na jakieś pogłębione, super długaśne monologi, czy nie wiadomo ile dialogów. Postaci Aeschylusa chociażby ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą być szczególnie wylewne. Dlatego każde jego zdanie musi być maksymalnie znaczące. Widz musi, czy czytelnik, maksymalnie się skupić i ta głębia psychologiczna tam jest. Ona po prostu nie jest w tak wielu słowach wypowiedziana. I oczywiście możemy się zrzymać, czemu Aeschylus, taki wielki reformator teatru, nie poszedł krok dalej, szczególnie w porównaniu z Sofoklesem i Eurypidesem, ale z drugiej strony on i tak o 100% zwiększył ilość dialogów i był pionierem pewnych rozwiązań dramatycznych. Kolejni twórcy już mieli z czego czerpać, mieli ten wzorzec. Być może to, że on właśnie tyle zmian wprowadził w teatrze, ośmieliło ich wręcz do tego, żeby zaczęli eksperymentować na własną rękę i przedstawiać nam bardziej osobiste podejście do mitologicznych treści. Chciałabym zwrócić uwagę na coś jeszcze. Aeschylus był żołnierzem. Walczył w wojnach perskich, które były wojnami nie tylko o terytorium i władzę nad kawałkiem ziemi. Były przede wszystkim walką o taką duchową i kulturową wolność Hellady. Wiemy na pewno, że Aeschylus walczył pod Maratonem, tam zresztą w tej bitwie stracił brata. Na pewno walczył również pod Platejami i Salaminą, a pewnie również w licznych innych bitwach. Jeszcze jedno. Nagrobny epigramat Aeschylusa, który miał on według tam przekazów ułożyć sam jeszcze przed swoją śmiercią, w ogóle nie wspomina o jego karierze dramatycznej. Wspomina natomiast o tym, że był żołnierzem i walczył z Persami. To według niego, jeśli rzeczywiście był autorem tego epigramatu, a jeśli nie, to według rodziny, która zapewne go ułożyła, było najważniejszym, czego dokonał w życiu. I tu powoli chciałabym już przejść do samej sztuki. O twórczości Aeschylusa tak ogólnie oczywiście można powiedzieć bardzo dużo, są takie grubieźne o tym książki, zachęcam, ale sądzę, że o pewnych rzeczach lepiej, wygodniej i sprawniej też będzie mi mówić po prostu na przykładach konkretnych scen, dlatego tak, w tej chwili przechodzimy już do sztuki. A, będą spoilery. Wprawdzie sztuka opiera się na micie, który na naszym kontynencie znany jest tam prawie 3000 lat, ale zwrócono mi uwagę, że nie mówię o spoilerach, to mówię. O czym tak najogólniej opowiada cała trylogia, jednym zdaniem. Opowiada o powrocie Agamemnona z wojny trojańskiej, jego śmierci z rąk jego żony Klitajmestry, o tym jak jego syn Orestes go pomścił i co z tej zemsty finalnie wynikło. Czyli da się to powiedzieć jednym zdaniem. Wow. Ale jest to zdanie, które niczego zupełnie nie mówi, także przechodzę już w tej chwili do szczegółów.
Cała akcja naszej dzisiejszej tragedii dzieje się przed pałacem Agamemnona w Argos. Sztukę otwiera prolog wygłoszony przez strażnika, który siedzi na dachu domu Atrydów i wypatruje znaku płomienia sygnałowego, który miał dać znać o tym, że Troja została zdobyta. Strażnik się nudzi, ma dość. Siedzi na tym dachu kolejną noc, no bo wojna trwała 10 lat, a on na dachu doświadczył wszystkich możliwych niedogodności atmosferycznych. Nie może spać, towarzyszy mu lęk. Czasem sobie coś zanuci, ale częściej jęczy i płacze nad nieszczęściem w swoim kraju i nad nieszczęściem, jakim są zmiany w domu władcy, w którym rządzi teraz kobieta o męskiej woli i nadziei w sercu. Ale jest to dla niego ostatnia taka noc. Oto widzi umówiony sygnał i pędzi do królowej, żeby jej powiedzieć: Troja upadła. Na scenę wchodzi chór starców i w kilku zdaniach streszcza nam genezę oraz przebieg całego konfliktu między państwami Hellady a Troją. Mówi, że wszystko dzieje się z woli Zeusa, ponieważ Aleksander, Paryz, pogwałcił prawa gościnności, których strzeże sam Zeus. Po chwili chór widzi wychodzącą z pałacu Klitemestrę, która ewidentnie szykuje się do składania ofer i zaczynają wypytywać, co się stało, ta jednak przechodzi obok nich, nie zaszczycając ich nawet spojrzeniem. W związku z powyższym chór kontynuuje swoją pieśń, opowiadając nam o znakach różewnych, które poprzedziły wojnę trojańską. Przede wszystkim mówi o znakach, które dawała bogini Artemis, a były takie trzy oraz przepowiedni Karhasa, którego wróżba jest pomyślna, ale i złowieszcza. Wojna, mówiły znaki, zostanie przez Greków wygrana, ale wygranie jej nie pozostanie bezkarne. Chór przytacza uwagę Karhasa o krzywdzie dzieci oraz o zbrodniach, które dokonały się w poprzednich pokoleniach właśnie w rodzie Atreusa. No i ponieważ u Aeschylosa mamy do czynienia z dziedziczeniem winy, to możemy się spodziewać, że będzie tutaj się działo krwawo i okrutnie. Ponieważ przodkowie tytułowego Agamemnona to były jedne z najgorszych kreatur w mitologii greckiej. Mamy tutaj również taki mini hymn do Zeusa z bardzo znamiennymi słowami: bo Zeus śmiertelnych wprowadził na drogę mądrości, stanowiąc to prawo. Cierpieniem zdobywa się wiedzę. W dalszej części swojej wypowiedzi chór nawiązuje do ofiary z Ifigenii, którą złożył Agamemnon, bo tak, on zrobił coś, co jest w sumie w mitologii i kulturze greckiej nie do końca do pomyślenia. Złożył ofiarę z człowieka, co więcej, złożył ofiarę z najbliższej krewnej, z własnej córki. Agamemnon w obliczu pogody nie zezwalającej na żeglugę i wyprawę pod Troję nie waha się jakoś szczególnie. Czy mogę wyprawę porzucić, zwieść sojuszników? Przecież jeśli ofiara i krew dziewczyny uciszą wiatry, godzi się tego pragnąć, choćby i w szaleństwie, nawet największym. Niech to będzie dobre. Car uświęca środki. I to jak? Ofiara z człowieka to jest złamanie absolutnego tabu i ona nie pozostaje bez wpływu na dalsze decyzje Agamemnona. To go zmienia. Kiedy wszedł w takie jarzmo konieczności, ujawnił zmianę duchowej postawy. Zmianę bezbożną, nieświętą, zbrodniczą. Odkąd się zmienił, na wszystko był gotów. Poddanie się złu rozzuchwala ludzi. No właśnie, Agamemnon złamał tabu i zrobił to podwójnie. Zabił krewną i złożył ofiarę z człowieka. Później, podczas wojny, trochę złamał następny tabu. Odebrał cześć innemu wojownikowi. Odebrał nagrodę od wojska Brankę Achillesowi. Po zdobyciu Troi złamał kolejne tabu. W świątyni Apollona zgwałcił jego dziewiczą kapłankę, Kassandrę. I tu, w tej tragedii, po powrocie, złamie kolejne. To jednorazowe przyzwolenie na zło. Rzeczywiście, z tych wszystkich rzeczy, które źle zrobił, największe i najstraszniejsze, pociągnęło za sobą kolejne. Przy okazji mamy tutaj brutalny opis tego, jak Ifigenia została złożona w ofierze. Została zakneblowana rzemieniami, tak żeby nie mogła rzucić klątwy na Agamemnona oraz wojsko, które ofierze się przyglądało. Ale czemu ofiara z Ifigenii była w ogóle potrzebna? No, dlatego, że bogini Artemis wstrzymała wiatry i żegluga pod Troję nie była możliwa. A żegluga pod Troję według Atrydów, według Agamemnona i Menelaosa była konieczna. Menelaos chciał odzyskać swoją żonę, a Agamemnon swojemu bratu absolutnie nigdy niczego nie odmawia. Agamemnon w całym swoim życiu prawdopodobnie kocha tylko jedną osobę, o dziwo nie siebie samego, a Menelaosa, swojego brata. I widać to już w Iliadzie, kiedy na przykład z gigantyczną ulgą wita go na polu bitwy po tym, jak właśnie w toku tej bitwy zostali rozdzieleni. Nie pamiętam niestety w tej chwili, w której to było księdza, ale
księdze 10 jest scena, w której Diomedes chce się udać na zwiady poza mury obozu greckiego i Menelaos jako głównodowodzący ma wyrazić na to zgodę. Diomedes oczywiście chce iść nie sam, tylko z kimś i Agamemnon tak wyraża tę zgodę i w taki sposób kieruje rozmową, żeby Diomedes przypadkiem nie wybrał jako kompana Menelaosa, ponieważ wiązało się to z gigantycznym ryzykiem. Oczywiście znając Diomedesa, on i tak wybrałby Odyseusza, ponieważ z nim finalnie idzie, bo to jest taki dream team, jeden z kilku w Iliadzie, ale mimo to Agamemnon ciągle drży o bezpieczeństwo swojego brata. Agamemnon po prostu kocha Menelaosa, to jest absolutnie najważniejsza osoba w jego życiu i w momencie, w którym jego honor został zbezczeszczony, w którym odebrano mu żonę, w którym Menelaos jest nieszczęśliwy, Agamemnon nie będzie się wahał. On poświęci własne dzieci dla dobra brata. Na scenę wkracza Klitajmestra i zwraca się w końcu do chóru, mówiąc mu, że Troja została zdobyta. Niesamowicie piękne i poetycko opisuje kolejne stosy sygnałowe, które na szczytach wzgórz były zapalane, tak żeby ten sygnał ogniowy właśnie doszedł do Argos. Opisuje to jako swoistą sztafetę ognia i mówi, że właśnie sam Bóg Hefajstos, czyli tego ognia uosobienie, przyniósł jej wiadomość. Chór dopytuje o szczegóły, których Klitajmestra oczywiście nie może znać, no ale ma wyobraźnię, dlatego zaczyna mówić chórowi o radości zwycięzców, o lamencie pokonanych. O tym, że w mieście słychać z jednej strony radość i świętowanie, a z drugiej strony szloch, jęki i lament. Mówi o Grekach, którzy na pewno, nie zważając na nic, natychmiast zaczęli dzielić się łupem. Szukają jedzenia, szukają napitku, zajmują domy Trojan, ponieważ pierwszy raz po 10 latach mają okazję nocować w budynkach. W jej przemowie pada takie znamienne zdanie. Gdy uszanują bogów opiekuńczych miasta i kraju oraz ich świątynie, wtedy zdobywcy nie poniosą klęski. Z mitologii wiemy, i Ateńczycy oczywiście oglądając tę tragedię wiedzieli, że Grecy absolutnie nie uszanowali ani bogów opiekuńczych miasta, ani świątyń, ponieważ w tych świątyniach zabijane były osoby, które poszły się schronić pod opiekę bogów. Gwałcone były kapłanki, a same świątynie zostały ograbione. Klitajmestra w tej swojej pierwszej scenie nie pozostawia nam zbyt wielu wątpliwości. Grecy wprawdzie zdobyli miasto, ale nie nacieszą się tym długo. No, przynajmniej niektórzy z nich. I w tej przemowie Klitajmestry po raz pierwszy widzimy to takie humanitarne oblicze Aeschylusa, ponieważ on w wojnie widzi przede wszystkim cierpienie jej ofiar, a nie chwalebne czyny wojowników. Zdecydowanie bliżej mu jest mentalnie do Patroklosa, który idzie się dowiadywać o losy towarzyszy broni, idzie opatrywać ich rany, a nie do Achillesa, który widzi tylko honor, bitwę, koniec swojego nosa, a może ewentualnie jeszcze tylko Patroklosa. Kolejna pieśń chór traktuje znowu o genezie konfliktu, przede wszystkim o reakcji Menelaosa na to, że Helena nagle zniknęła z jego życia. Według relacji chóru Helena nie uciekła, Helena została porwana. I tutaj mamy taki niesamowicie namiętny passus pokazujący Menelaosa, który psychicznie cierpi, który tęskni, który pożąda, który śni o Helenie, który ogląda posągi, prawdopodobnie jej portrety, w którego życiu nagle zmieniło się wszystko, w którego życiu przede wszystkim nie ma Afrodyty, nie ma miłości. Ale natychmiast po tym zupełnie pięknym opisie Aeschylus mówi, lecz jest od niej ból większy. Powszechnie, w każdym domu na stałe widoczny jest smutek po tych, co odeszli z Hellady na bój. Ciągle chwyta za serce. Każdy wie, kogo wysłał. Lecz miast mężów wysłanych do domów wracają zbroja po nich i urna z prochami. No właśnie, wojna jest złem, wojna jest nieszczęściem i absolutnie nic jej nie uzasadnia, a już na pewno nie smutek i niezaspokojone pożądanie jednego faceta przy władzy. W dalszej części chór mówi o bólu i gniewie Greków na decyzję Atrydów o rzuceniu całej Hellady w wir wojny. Mówi, że Erynie patrzą i czyhają na winnych rozrywu krwi, a sława zdobyta na wojnie zemści się na zwycięzcach. Szczęścia chce, co nie budzi zawiści. Nie chce zdobywać miast cudzych, ani wieść życia w niewoli u innych. To są niesamowicie mocne słowa człowieka, który widział wojnę z bliska, który bronił nie tylko swój kraj, ale przede wszystkim swoją kulturę, swój sposób życia. Grecja to nie był jednolity kraj, to był zlepek miast, państw, które tłukły się między sobą od zawsze i najchętniej tłukłyby się ze sobą po wsze czasy. Ale w obliczu zagrożenia ze strony imperialnej Persji zjednoczyły się do walki z autorytarnym porządkiem.
i obroniły się. Przynajmniej na jakiś czas. Chciałabym podkreślić tutaj jeszcze jedno. Pomimo, że Polej z greckiej łączyło niesamowicie dużo, to bardzo dużo jednak je również dzieliło. Powiedzmy sobie szczerze, takie wsparcie daleko bliżej było mentalnie do Persji niż do Aten. Ale jednak widziały różnicę jakościową. Jedno i drugie miasto chciały zachować swoją niezależność od wielkiego i agresywnego najeźdźcy, który chciał im wprowadzić totalny zamordyzm. Czy Echelon w związku z tym jest pacyfistą? Nie, ponieważ zawsze podejmie trud samoobrony. Ale wojny zaczepnej czy wojny prowadzonej z niewystarczającego powodu nigdy nie będzie pochwalał. Właśnie dlatego, że w wojnie uczestniczył osobiście, jest bardzo, bardzo antywojenny. Po kolejnej pieśni chóru na scenie pojawia się Herold i to nie byle jaki, ponieważ Taltybios, jeden z żołnierzy Agamemnona. Wita rodzinną ziemię, wita bogów, ogłasza zwycięstwo oraz powrót Agamemnona. Rozmawia z Hunem, wyraża radość z zakończenia konfliktu, opisuje jak wyglądało życie w obozie. Czy mam wam mówić o nocach pod niebem, braku posłania na pokładach statków? O dniach niewolnych od skarg i lamentów? Potem na lądzie nieszczęść było więcej. Leża mieliśmy pod murami wrogów. Z nieba i z ziemi od łąki ciągnęła im żyła rosa. A po naszych szatach i włosach głowy chodziło robactwo. Mam mówić jeszcze o mrozach nieznośnych od śniegów Idy, gdy ptak pada w locie? Albo o skwarze, gdy w południe morze śpi snem bezwietrzny, bez najmniejszej fali. Do chóru i Taltybiosa dołącza Klitajmestra, która wyraża radość z zakończenia konfliktu oraz wysyła Taltybiosa z powrotem do Agamemnona ze słowami: powiedz panu, by wracał szybko, bo lud za nim tęskni. Powiedz, że żonę znajdzie w domu wierną, jak ją zostawił, że domostwa strzegła jak pies rasowy, zajadła na wrogów. Jest bez zarzutu, żadnej pieczęci nie naruszyła przez te długie lata. Chór podsumowuje to wiele mówiącymi słowami. No, żebyś zrozumiał to, co powiedziała, potrzeba dobrych i mądrych tłumaczy. Sugeruję, że jednak tak różowo, jak opisywała Klitajmestra, absolutnie nie jest. Przy okazji, jakiż to jest wspaniały czarny humor. Po tej wiele znaczącej uwadze chór zmienia temat i pyta o losy Menelaosa, od którego w sumie no, cała ta wojna się jakby zaczęła. I okazuje się szybko, że nie wiadomo, co się stało z Menelaosem, ponieważ podczas burzy na morzu jego statek się odłączył od reszty floty. Jest to nawiązanie kompozycyjne do czwartej sztuki, która wchodziła właśnie w pakiet, który tego dnia przedstawiał Ice Heroes, do Proteusza, który miał właśnie opowiadać o spotkaniu Menelaosa, którego statek gdzieś tam wylądował na jakiejś nieznanej wyspie, ze zmiennokształtnym bożkiem Proteuszem. Także ma to swoje uzasadnienie w kontekście całej tetralogii, ale więcej o Menelaosie już w sztuce Ice Heroesa dzisiaj nie usłyszymy. W kolejnej pieśni chór mówi o tym, że Ilion, czyli Troja, nie jest taką zupełnie niewinną ofiarą, ponieważ to miasto nie zareagowało odpowiednio na porwanie Heleny przez Parysa. Troja przypieczętowała związek Heleny i Parysa, tym samym zgadzając się na pogwałcenie przez niego praw gościnności, których strzegł Zeus Ksenios. Związek tych dwojga porównany jest do lwiątka, które przygarnął człowiek i wychowuje je w swoim domu, które jednak po jakimś czasie ze słodkiej maskotki, ze słodkiego zwierzaczka przeradza się w krwiożerczą bestię. Padają kolejne ważne słowa. Czyn bezbożny rodzi liczne potomstwo do siebie podobne. I stara zbrodnia zazwyczaj rodzi wśród złych ludzi nową zbrodnię. Aeschylus mówi tutaj o reprodukcji zła i współwinie tych, którzy nie reagują na nie w odpowiednim momencie. Postać tytułowa, Agamemnon, pojawia się dopiero w epizodionie trzecim, niemalże dosłownie w połowie sztuki, ponieważ w wersie 810. I chór tak nie do końca wie, jak go w ogóle przyjąć, zwraca się do niego słowami: jak mam cię uczcić, by nie wpaść w przesadę, lecz nie uchybić w należnej ci chwale. Agamemnon wita chór, wita całe miasto, wita bogów opiekuńczych tego miasta. Zaczyna się chełpić, że dzięki bogom wygrał, że oni jednogłośnie opowiedzieli się za upadkiem Troi, co oczywiście nie jest prawdą, wiemy to przede wszystkim z Iliady, a po drugie, gdyby bogowie czegoś chcieli jednogłośnie, no to wykonanie tego nie trwałoby 10 lat. Także on już od pierwszych słów tutaj popada w absolutną pychę i przesadę. Z pałacu wychodzi Klitajmestra, wita Agamemnona i zaczyna opowiadać o tym, jak strasznie ciężko żyło jej się bez męża i jak bardzo się bała o jego los. Gdyby ten człowiek tyle ran otrzymał, o ilu wieści dotarły do domu, miałby dziur więcej niż rybackie sieci. Mówi również, że pod wpływem złych wieści i ciągłych doniesień o śmierci Agamemnona pod Trojem kilkakrotnie próbowała popełnić samobójstwo, aczkolwiek zaznacza, że jakby
nigdy nie podejmowała tej inicjatywy samotnie w swoim pokoiku, a raczej zawsze w obecności innych osób, które mogły ją przed tym szczęśliwie powstrzymać. To już pokazuje nam stosunek do Agamemnona i możemy poczuć lekkie zaniepokojenie i zastanawiać się, cóż w takim razie będzie dalej. Przy okazji mówi mężowi, dlaczego nie wita go jego jedyny syn, Orestes. Mówi o tym, że no jej boleść była tak wielka, jej rozpacz była tak ogromna, że nie chciała, żeby syn na to patrzył, w związku z powyższym wysłała go do przyjaciół, żeby tam się wychowywał. Po tym prosi Agamemnona, żeby zszedł z wozu, ale nie na ziemię, na rozścielone na niej purpurowe kobierce. Agamemnon jako ostatni idiota zwraca się do niej, mówiąc, żeby no, nie padała przed nim na twarz i nie witała go zbyt wylewnie. Nie należy mu się aż taki szacunek. Nikt nie zamierzał padać przed nim na twarz, a już na pewno nie Klitajmestra. Chwilę się kryguje, mówi, że nie będzie na te purpurowe kobierce wchodził, ponieważ takie zachowanie przystoi albo barbarzyńcy ze wschodu, albo bogowi. To jest w ogóle fantastyczne, że w tym kontekście to są jedyne dwie opcje. Coś może zrobić albo Bóg, albo człowiek ze wschodu. Oczywiście po chwili się zgadza z Klitajmestrą i przywołuje sługę, żeby ten ściągnął mu buty. Mówi, że no dobrze, już wejdzie po tych kobiercach, no ale nie będzie ich chociaż deptał w butach, tylko przejdzie bosą stópką. Purpurę przypomnę tylko, to była najdroższa rzecz, jaką sobie można było wyobrazić. Była zdecydowanie droższa od złota. W ogóle sam fakt, że w jego domu wisi pewna ilość tkanin, bo to nie były dywany takie podłogowe, to były raczej tkaniny wiszące na ścianach, które Klitajmestra kazała ściągnąć ze ścian swoim służącym. Sam fakt, że tego było aż tyle, że dało się tym wyścielić całą drogę do pałacu, już świadczy o niesamowitym bogactwie i o tym, że do tej pory Agamemnonowie, bogowie musieli po prostu sprzyjać. Jeszcze na jedno chciałabym zwrócić uwagę. Purpura, czerwień, krew. Agamemnon wstępuje do pałacu, krocząc niemalże po rzece krwi. To musiał być niesamowicie uderzający obraz dla każdego Greka, który siedział tamtego dnia na widowni. Agamemnon właśnie łamie tutaj kolejne tabu. Pokazuje, że jest prawie jak Bóg, wywyższa się ponad zwykłego człowieka. Zanim jeszcze tak na dobre wejdzie do pałacu, zwraca się do Klitajmestry, wskazuje palcem na brankę, na Kassandrę, którą ma na Rydwanie i mówi jej, żeby tę obcą, dosłownie używa słów ten ksenen, traktowała dobrze. Na łagodnych panów Bóg chociaż z dala też życzliwie patrzy, bo nikt nie dźwiga jarzma z własnej woli. Brzmi mi niby dobrze, ale powiedzmy sobie szczerze, w ustach człowieka, który ją zgwałcił i jest jej aktualnym właścicielem, który nawet nie wymawia jej imienia, ta uwaga brzmi po prostu obleśnie. Scena kończy modlitwa Klitajmestry. To chyba najbardziej złowieszcza modlitwa, a przynajmniej jedna z najbardziej złowieszczych w historii literatury, moim zdaniem. Spełnijmy modły, Zeusie Spełnicielu. Przypomnij sobie, co zamierzasz spełnić. Chór zaczyna coś przeczuwać. Coś mu się w tym wszystkim nie składa w logiczną całość i zaczyna śpiewać o swoim lęku, o swoim niepokoju. Śpiewa o Erniach, śpiewa o losie, którego nikt nie uniknie, śpiewa również o przelanej krwi. Z pałacu na chwilę wychodzi Klitajmestra, zwraca się do Kassandry i mówi jej, żeby zeszła z Rydwanu i poszła razem z nią do pałacu, ponieważ tam będą składane ofiary, chciałaby, żeby Kassandra w nich uczestniczyła. Co więcej, Klitajmestra jest dobrze poinformowana, ponieważ zwraca się do niej po imieniu. Przy okazji mówi Kassandrze, że no nie jest jedyną osobą, która popadła w niewolę. Nawet Herakles w pewnym momencie był w swoim życiu niewolnikiem, a Kassandra jej nie odpowiada. Kassandra w sumie nawet na nią nie spogląda. W pewnym momencie Klitajmestra z chórem zaczynają się zastanawiać, czy ona w ogóle rozumie po grecku. Klitajmestra oczywiście szybko traci cierpliwość i wraca z powrotem do pałacu i na scenie zostaje chór i Kassandra. I tu zaczyna się trochę sztuka w sztuce, ponieważ to, co się dzieje między chórem i Kassandrą, to niesamowita, dynamiczna scena, która spokojnie mogłaby być osobnym bytem scenicznym. Kassandra wzywa Apollona, którego jest niedoszłą kochanką i kapłanką. Zaczyna wieszczyć. Najpierw mówi o przeszłości domu Atrydów, o zbrodniach, jakie się tam dokonały, a mówimy tu co najmniej o dwóch pokoleniach facetów, którzy gotowali dzieci, czasami nawet własne, i podawali komuś podczas uczt do spożycia. Pierwszym z tych geniuszy był Tantal, który poćwiartował swojego syna Pelopsa i podał do spożycia na uczcie bogom, ponieważ
uznał, że nie ma nic godniejszego, co mógłby im podać do żarcia. Bogowie oczywiście od razu wyczuli, co się święci poza Demeter. Ona tam troszeczkę Pelopsa nadgryzła, ale wszystko dobrze się skończyło, ponieważ ten został przez bogów przywrócony do życia. Ba, chłopak był dodatkowo ładny i nawet przez chwilę robił karierę jako kochanek Posejdona, ale po jakimś czasie wrócił z Olimpu na ziemię, no i założył rodzinę. Wśród jego licznego potomstwa byli dwaj synowie, Atreus i Tyestes, którzy haratali się o władzę w Mykenach i absolutnie nienawidzili. Takim grande finale tego sporu było zabicie przez Atreusa trzech synów Tyestesa, których ten podał mu w formie pieczeni na kolacji, na którą zaprosił go w celu rzekomego pojednania. Atreus to tatko właśnie Atrydów, czyli Agamemnona i Menelaosa. Chór jest pod niesamowitym wrażeniem tego, co mówi Kassandra, tego jak świetnie zna przeszłość rodu Atrydów, o której przecież logicznie rzecz ujmując nie powinna wiedzieć nic. Z opisywania przeszłości rodu Atrydów Kassandra płynnie przechodzi do obwieszczania jego przyszłości, mianowicie zabójstwa, które planuje Klitajmestra. Mówi o tym, że już za chwilę dosłownie Agamemnon straci życie. Chór oczywiście jej nie wierzy, no ale w przepowiednie Kassandry nie wierzy nikt i Kassandra tłumaczy nam, dlaczego tak jest. Pewnego dnia odwiedził ją Apollon, którego była wieszczką oraz kapłanką i złożył jej propozycję seksualną, na którą ona pierwotnie przystała, a później zmieniła zdanie i powiedziała, że no jednak nie. Apollon niestety zdążył się podjarać i stwierdził, że tej zniewagi nie może puścić płazem. W związku z powyższym powiedział, że odtąd przepowiedniom Kassandry nie będzie wierzył nikt. Co ciekawe, Apollo jej nie zgwałcił. To miła odmiana, muszę przyznać, bo jednak modus operandi bogów greckich jest taki, że czy ktoś mówi tak, czy ktoś mówi nie, jakby wszystko jedno, oni robią to, co zaplanowali. Na marginesie, z kochanków i kochanek Apollona mało kto naprawdę skończył dobrze. Zaskakująca ilość osób, pomimo że nawet jak na boskie standardy był wyjątkowo piękny, no robiła wszystko, żeby tylko się z nim nie przespać. Chór zaczyna Kassandrze wierzyć, co więcej mówi o tym wprost, co jest bardzo, bardzo dziwne. I tutaj mamy okazję zaobserwować w praktyce, jak działa klątwa Apollona. Ponieważ chór na podstawie logicznych przesłanek, na podstawie tego, jak świetnie Kassandra wyprorokowała przeszłość, powinien wierzyć równie mocno w jej proroctwo dotyczące przyszłości. Ale natychmiast po tym, jak zaczyna jej wierzyć, zaczyna sobie racjonalizować, dlaczego to, co dziewczyna mówi, po prostu nie może być prawdą, nie może się zdarzyć. Zaczynają mu się włączać silne mechanizmy wyparcia. I to są mechanizmy psychologiczne, które widzimy do dzisiaj, chociażby w osobach, które należą do sekt, czy w osobach, które wierzą w teorie spiskowe. Skonfrontowane z faktami zaczynają je tak przeinaczać i tak interpretować, żeby pasowały pod z góry założoną tezę. Tak samo jest właśnie z ludźmi, którzy słyszą przepowiednie Kassandry. Widzą ich sens i natychmiast zaczynają rozpaczliwie szukać dziury w całym i jakichś chociażby drobiazgów, żeby je podważyć, żeby móc natychmiast przestać w nie wierzyć. Muszę przyznać, że ten opis działania tej kary, tej klątwy Apollona jest niesamowicie ciekawy z psychologicznego punktu widzenia. Całą scenę kończy wejście Kassandry do pałacu. Wejście tuż po tym, jak wyprorokowała swoją własną śmierć. Chór zostaje na scenie sam, jest zagubiony i nie ma zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Z pałacu w dodatku zaczynają dobiegać okrzyki mordowanego Agamemnona. I to jest ten moment, kiedy chór traci jedność. Dosłownie idzie w rozsypkę i dzieli się na 12 głosów. Każdy z chórzystów mówi co innego. W zapisie oczywiście jest to 12 poszczególnych linijek, chórzysta 1, chórzysta 2 i tak dalej. Natomiast podejrzewam, znając zamiłowanie Aeschylosa do dobrego dramatu, do dobrego widowiska, że na scenie prawdopodobnie chórzyści przekrzykiwali się jeden przez drugiego, każdy mówiąc swoją partię. Koniec końców, chór jest zupełnie bezsilny i nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. Z pałacu wychodzi Klitajmestra, która mówi: ja się nie wstydzę, że będę zaprzeczać wielu moim słowom, których czas wymagał. Podkreśla, że bardzo, ale to bardzo długo czekała na moment, w którym w końcu mogłaby pomścić śmierć swojej córki Ifigenii. Opisuje do tego dokładnie, w jaki sposób zabiła Agamemnona. Obszerną szatę, nieszczęsną bogactwem, jak sieć na ryby na niego narzucam, dwakroć uderzam i dwa razy krzyknął. Padł na ziemię.
gdy leżał, ja trzeci cios mu zadałam w ofierze wdzięczności dla Zeusa, a krew mnie zrosiła śmierci krwawym deszczem rozkosznym dla mnie jak potoki wody. Chór Klitajmestre oczywiście natychmiast potępia, ta jednak przystępuje do swojej obrony. Mówi przede wszystkim, że no tak, mnie kobietę teraz sobie ganisz, bo zabiłam męża, ale czy ktokolwiek odezwał się w momencie, w którym on mordował moją córkę? Czy ktoś zajmował się choćby słowem w momencie, kiedy Agamemnon zdradzał ją z kolejnymi brankami? Kiedy łamał śluby? Co więcej, tych 12 facetom, starszym bo starszym, ale jednak, Klitajmestra mówi wprost. Możecie próbować walczyć ze mną siłą. Ja i tak z wami wygram. Skonfrontowany z jej argumentami oraz furią, chór natychmiast pokornieje i zaczyna pragnąć śmierci oraz wylewać żale na Helenę jako sprawczynię według nich wszystkich nieszczęść, tak jakby ta miała cokolwiek do powiedzenia w sytuacji, w której po prostu została porwana. Zwraca się również do Alastora, demona zemsty, który upodobał sobie ród Atrydów. No, przy takiej ilości trupów, chciałam powiedzieć w szafie, ale w tym przypadku bardziej w kociołku, no to nie ma się co dziwić, że demony zemsty kochają ten dom. Chór uznaje, że wszystko i tak dzieje się z woli Zeusa, a na scenę wkracza kolejna postać dramatu, Aegistos, kuzyn Agamemnona oraz najmłodszy syn Tyestesa, syn, któremu udało się nie być ugotowanym przez swojego wuja Atreusa. Aegistos cieszy się ze śmierci Agamemnona, podpina się oczywiście pod czyn Klitajmestry, biorąc za niego część odpowiedzialności i oświadcza chórowi, że od teraz będzie z nią rządził miastem. Chórowi się to nie podoba, ale ostatnie słowa należą do Klitajmestry, a brzmią: na to próżne szczekanie nie zwracaj uwagi. W szczęściu rządzić będziemy ja i ty w tym domu. Tak dla mnie byłby to świetny happy end, ponieważ uważam, że Klitajmestra absolutnie zasługuje na zdecydowanie lepszego faceta niż Agamemnon. No, ale jesteśmy dopiero w 1/3 opowieści, przed nami jeszcze 2 sztuki. Ci z was, którzy znają mi, no wiedzą czego się spodziewać, a ci, którzy nie znają, no powiem tylko tyle. Czeka nas niezła jazda. Klitajmestra jest w mitologii greckiej takim najgorszym archetypem złej żony. Gorszym niż nawet jej siostra Helena. Bardzo często kontrastowana jest z Penelopą, czyli tą żoną najlepszą, najwierniejszą, której zresztą jest kuzynką. W Odysei nawet Agamemnon zresztą występuje, wprawdzie jako duch, a nie żywy człowiek, ale nawet w zaświatach narzeka na Klitajmestrę. Jeśli chodzi o samą śmierć Agamemnona, to mamy również różne wersje mitologiczne. Aeschylus moim zdaniem poszedł za tą najciekawszą, szczególnie z psychologicznego punktu widzenia, wersją, gdzie Klitajmestra jest przede wszystkim może i złą żoną, ale bardzo dobrą, skrzywdzoną, straumatyzowaną matką, która bierze sprawy w swoje ręce. W innych wersjach jest po prostu niewierną żoną, której się znudziło czekanie na męża i postanowiła przygruchać sobie najbliższego w miarę w porze chłopa, czyli Aegistosa. Odcięcie zarówno jej, jak i Aegistosa od całej przeszłości tego rodu, od całej traumy, która się nagromadziła, nie służy tym postaciom. Jest jeszcze drastyczniejsza wersja tego mitu, o której wprawdzie Aeschylus nie wspomina, ale ja bym chciała wspomnieć tutaj w tym momencie. Agamemnon nie był pierwszym mężem Klitajmestry. Wcześniej miała być ona żoną Tantalosa, innego z synów Tyestesa, no bo Tyestes miał tych synów całą masę. Agamemnon zapragnął Klitajmestry, zabił Tantalosa, zabił ich dzieci i Klitajmestrę sobie po prostu wziął. I okej, Aeschylus nie wspomina o tej wersji mitu, nie jest ona najpopularniejsza, ale tak szczerze uważam, że Agamemnon na luzie mógłby coś takiego zrobić. I nawet jeśli tę najdrastyczniejszą wersję mitu odrzucimy, to jest on i tak absolutną kanalią, jest postacią totalnie perfidną. On wezwał do Aulidy Ifigenię i Klitajmestrę, mówiąc im, że Ifigenię zamierza wydać za mąż za Achillesa. One tam przyjechały na ślub, a skończyło się totalną rzeźnią. Taki szok, jaki przeżyła Klitajmestra, w moim odczuciu absolutnie usprawiedliwia to, że była zainteresowana jak najbardziej krwawą zemstą i innym związkiem. Z takich już uwag niemitologicznych. W tragedii greckiej, jak wiemy, mamy jedność miejsca i czasu, ale czy tak do końca? Jeśli chodzi o tę konkretną sztukę, to na niemalże 1700 wersów jedynie około 300 odnosi się do teraźniejszości. Ta sztuka mówi przede wszystkim o przeszłości.
Co więcej, pokazuje nam wydarzenia, które się dzieją jednocześnie w dwóch miejscach naraz, ponieważ widzimy Clytemnestrę, która rozmawia z chórem, ale Clytemnestra opowiada nam o tym, co w tej chwili dzieje się w Troi. Mamy tu również wielość punktów widzenia, ponieważ oprócz tego, że dane wydarzenia na przykład opisywane są przez chór, to podsumowywane są jeszcze na przykład przez niektóre postaci. Jest tu pewnego rodzaju wieloglądowość danej sytuacji. Ta wielość perspektyw dodaje sztuce głębi. Nie mamy tutaj uproszczeń. Świat przedstawiony jest skomplikowany. Każda z przedstawionych postaci, jak również chór, ma swój punkt widzenia oraz swoje zdanie. Ani akcja rozumiana jako następstwo zdarzeń, ani żadna z postaci nie stanowi takiej bardzo wyraźnej dominanty kompozycyjnej. My jako czytelnik czy widz jesteśmy wyrywani z tu i teraz, jesteśmy przenoszeni w przeszłość, w przyszłość. Jakoś się odbijamy od tych różnych punktów widzenia. Aeschylus, wprowadzając tę swoją symultaniczną dramaturgię, dynamizuje swoją sztukę. I Aeschylus oczywiście przedstawia nam konkretny mit i konkretne sytuacje, ale mam wrażenie, że nawet na tych kilku dosłownie przykładach, które wam przedstawiłam, widzicie, jak bardzo to wszystko jest uniwersalne i jak łatwo odnieść to nawet do naszej rzeczywistości politycznej. To jest ten moment, w którym naszła mnie refleksja, że prawdopodobnie i tak nagrałam znowu zbyt długi materiał. Sądzę po tym, że totalnie zaschło mi w gardle. Także to już. Nagadałam się na dziś. No i z Chrosa oczywiście wrócimy przy okazji kolejnych dwóch sztuk wchodzących w skład Orestei, o których będą moje następne materiały. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału do końca. Dziękuję za lajki, komentarze i wiadomości dotyczące poprzednich materiałów. Witam wszystkich moich subskrybentów, szczególnie tych nowych. Jest nas już całkiem niezłe gronko i jest mi z tego powodu niesamowicie miło. A ponieważ lajków, subów, komentarzy nigdy dość, to oczywiście ślicznie proszę o kolejne. Zapraszam również do sięgania po inne moje materiały, przede wszystkim ten o żabach Arystofanesa, ponieważ jego treść łączy się z omawianym przeze mnie dzisiaj Aeschylusem. Ale jeżeli jesteście ciekawi, co czytam poza literaturą antyczną, to na kanale znajdziecie również podsumowanie czytelnicze roku 2022 oraz podsumowanie stycznia i lutego tego roku. Wszystkie linki oczywiście w opisie. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do zobaczenia za 2 tygodnie. A. Chyba. Trzęsie go, no chyba nie zabraknie prądu. Na pierwszy rzut oka i w kontrakcie. Kontrakt, kontrast. Jedna rzecz. Czemu ta ofiara z Ifigenii w ogóle była potrzebna? Nie woda. Bardzo głośno mruczysz. Czy jak cię wyczochram, to przestaniesz miauczyć? To uważaj. Czochranie. Czy wystarczy?